Od rodziców, którzy nazwali córkę po dostawcy internetu, aby mieć go za darmo, po krakowską siłownię, która musiała ogłosić się kościołem, aby móc dalej funkcjonować i przyjmować wysportowanych wiernych. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pewna szwajcarska para nazwała swoją córkę po dostawcy internetu Twifi, aby otrzymać darmowe Wi-Fi na 18 lat. Była to odpowiedź na facebookową reklamę dostawcy, w której ten rzucił rodzicom wyzwanie, aby nazwali swoje nowonarodzone dzieci Twifius lub Twifia, a w zamian będą mogli bezpłatnie surfować po sieci, dopóki ich potomstwo nie osiągnie pełnoletności. 30-letni rodzice doszli do wniosku, że imię Twifia wcale nie jest takie złe, a wizja oszczędzania na internecie przez 18 lat i odkładania tych pieniędzy na przykład na rozwój córki ostatecznie ich przekonała i wpisali Twifia w akcie urodzenia. Numer 9. Najpierw żabki ogłaszające się placówkami pocztowymi, aby uniknąć zakazu handlu w niedzielę, teraz pewna przebiegła siłownia z Krakowa, która aby uniknąć zamknięcia z powodu ostatnich obostrzeń, ogłosiła się sklepem, w którym odpłatnie możecie testować maszyny. Ale to nie wszystko. Swoje zajęcia fitness nazwała zgromadzeniami religijnymi, a każdą partyjkę w squasha zawodami sportowymi bez udziału publiczności. Krakowska policja już weryfikuje sprawę i myśli nad ewentualnymi sankcjami. Numer 8. Google wprowadziło genialną funkcję dla zapominalskich fanów muzyki, czyli w sumie dla nas wszystkich. Dzięki nowej aktualizacji, kawałka, który utkwił Wam w głowie, a którego ani trochę nie kojarzycie z tytułu ani wykonawcy, od teraz możecie wyszukać za pomocą nucenia, gwizdania lub śpiewania. Funkcja dostępna jest w aplikacji mobilnej Google Search. Numer 7. Dziwnego widoku doświadczyli kierowcy podróżujący autostradą A4 pod Krakowem. Pewien mężczyzna szedł po boczem autostrady na kolanach, w rękach trzymając krzyż i białą chorągiewkę. Po przyjeździe policji okazało się, że mężczyzna próbował przejść na kolanach z Krakowa aż do Częstochowy w ramach osobistej pielgrzymki. Niestety ostatecznie uniemożliwiła mu to karetka, która zabrała go do szpitala psychiatrycznego. Numer 6. Wyniki najnowszych badań opublikowanych w Personality Individual Differences dowodzą, że osoby o skłonnościach prawicowych mają znacznie gorsze poczucie humoru od osób o poglądach lewicowych. Z badania wynika, że mimo że prawicowcy tak chętnie śmieją się z żartów o dyskryminowanych grupach, sami z siebie już nie bardzo potrafią, jak również w ogóle kiepsko im wychodzi formułowanie humorystycznych, głupawych czy ironicznych wypowiedzi. Krótko mówiąc, beton. Numer 5. Kilka dni temu ruszył nowy plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. 2 lata temu został nim dzban, rok temu alternatywka. Co zdetronizuje ją w tym roku? Filip Heizer pewnie modli się, aby tylko nie były to heizerowskie przeprosiny lub czasownik heizerować, które zadebiutowały już dawno, ale wciąż w 2020. W międzyczasie pojawiły się też inne mocne propozycje, jak koronaparty czy covidiota. Jakbyście byli zainteresowani dodaniem swojej własnej propozycji lub zagłosowaniem, link do formularza zamieszczam w opisie pod tym filmem. Wyniki konkursu poznamy na początku grudnia. Numer 4. Norweska minister odpowiedzialna za zmianę czasu letniego na czas zimowy publicznie przeprosiła naród za dodanie dodatkowej godziny do 2020 roku, zdając sobie sprawę, że wszyscy mają go już dość. Jak powiedziała, jako minister mocno żałuję, że 2020 będzie dłuższy o kolejną godzinę, ale zachęciła, aby spojrzeć również na pozytywną stronę zmiany czasu, to jest jaśniejszy niedzielny poranek. No, świetna rekompensata za cały stracony rok. Numer 3. Na produkcję maseczek na twarz przestawiło się już wiele różnych firm. Ale maseczki od producenta mięsa to się nie spodziewaliście? Amerykański przetwórca mięsny Hormel Foods stworzył maskę ochronną o zapachu bekonu, na którego punkcie Amerykanie mają totalnego świra. Maseczki o nazwie Wdychalny Bekon nie tylko pachną jak bekon, ale i zostały nim przyozdobione. Maseczka ma poniekąd przekonać do zakrywania nosa i ust nawet największych sceptyków. Więcej o maseczce pod linkiem w opisie. Numer 2. 29-letnia Rosjanka Lena zwierzyła się ostatnio ze swojej niecodziennej przypadłości, jaką jest twarzowa amnezja. Choroba uniemożliwia dziewczynie zapamiętywanie twarzy, wliczając w to jej własną. Kiedy staje przed lustrem, za każdym razem widzi całkowicie obcą osobę. Jednymi z nielicznych sposobów na rozróżnianie osób, w tym swoich znajomych, a nawet rodziców, są ich barwa głosu czy znaki szczególne, nad którymi jednak dziewczyna musi się chwilę zastanowić, aby połączyć je z konkretną osobą. Numer 1.
Swoją premierę miał właśnie nowy iPhone 12 Pro. Jego wysoka cena chyba nikogo nie zaskakuje. No chyba, że Indyjczyków. Najnowszy iPhone w Indiach jest tak drogi, kosztuje prawie 6500 zł, że Indyjczykom już bardziej opłaca się zarezerwować lot w dwie strony do Dubaju, zaopatrzyć się w telefon właśnie tam, a i tak w dalszym ciągu być na plusie ponad 400 zł. Czy ktoś z Was interesował się, jak to wygląda w Polsce? Okej, tym zbyt drogim, jak torebka foliowa za 30 groszy w sklepie, więc dziękuję, dam radę bez akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na moje inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Cześć!